Okej, więc muszę się przyznać do jednej rzeczy. Kradłem Dominice całą diamentową zbroję na skyblocku. I teraz wsadzili mnie tutaj, czyli do tej okropnej, obskurnej celi. Co jest? O, jak ja nienawidzę być w takiej celi jak ta. Co to jest? To jest toaleta? To jest kibel? Co? Ja mogę co najwyżej sobie posiedzieć na kiblu albo stanąć na łóżko. O, nawet wygodnie tu jest. No nie, zamknęli mi nas w więzieniu, słuchajcie. I musimy się dzisiaj z niego wydostać. Tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób. I musimy jakoś to razem wspólnie rozkminić. A co to jest? Co to jest? Kto to jest? Więzień 7765? Halo? Gościu, pomożesz mi? Halo? Halo? O nie, on nie żyje, zobaczcie, on nie żyje. No nie, on musiał tutaj być całe życie, cały czas. Ja nie chcę tutaj zostawać, ja nie chcę tutaj umierać. Zostawcie teraz łapkę w górę oraz subskrypcję, żebyśmy się wydostali stąd, bo bez waszej pomocy sobie po prostu nie poradzę. Więc zostawcie, zróbcie to teraz w tym momencie. A my musimy jakieś rozkminić, w jaki sposób mamy stąd wyjść. Czy na łóżko, coś się da zrobić? Nie da się, nie da się zrobić nic z łóżkiem. Nie możemy się położyć nawet na łóżku. O, może się przyciśniemy przez tą szparkę tutaj. Uwaga. O nie, jestem za gruby! Może, co tu można zrobić? Co to jest? Lampa jakaś? Tu jest jakiś... A to? Ej, zaraz, zaraz! Co to jest za łazienką? Rura wodociągowa. A co robi ten przycisk w ogóle? Halo? Halo, czy ty coś robisz? No nie, to zdecydowanie jest fajne bato. Co my mamy tutaj zrobić? Halo, nikt nam nie pomoże. Co to jest? Czy to jest zegar? A jakbyśmy... Aj, wiem! O, jest! Udało się, udało się! A jakbyśmy zegar wrzucili tutaj? I zablokowali rurę wodociągową? Czy to coś zda? Uwaga! He? Nic nie dało. Nie, zaraz, zaraz. Toaleta? Jakieś dziwne dźwięki? Co? Co się dzieje? Co to jest? Halo? Co się dzieje? Rozwaliłem? Udało się? Co? Alarm, alarm! Nie! Rozwaliliśmy, udało się! Kanalizacja wam spływa. Okej. My lecimy teraz na górę i gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? Halo? Halo, gdzie my jesteśmy? Co to za drzwinia? Jezu, boję się naciskać wszystko, co się da tutaj. A naciskam... O, są skrzynki jakieś. Jest jeden kill off. Okej. I to wszystko. Nic więcej. Czy za tym coś jest może? Nie ma. Dobra, zamykamy drzwi. I czy możemy się jakoś tutaj przedostać? Ej, a może jakbyśmy zeszli na dół z powrotem? I może tutaj trzeba coś rozwalić? Jest! Uda się! Uda się! Tak, 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 to tutaj mamy iść. Okej, i mały parkour. Jest! Jesteśmy! Udało się! Tak! To biegniemy dalej, biegniemy, 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 uciekamy z więzienia! W końcu udało się nam uciec z więzienia! Jezu, nie, to nie było takie straszne to zabranie zbroi, okej, okay? Dominice? No dobra, okradłem jeszcze kilku villagerów z diamentów, zabiłem kilku szkieletów, ale szkielety to akurat to dobrze, że pozabiłem. Zobaczmy, co my mamy tutaj zrobić, żeby uciec z tego więzienia. Włącz generator. A co tutaj chodzi? Halo? A to co to jest? Co? A, musi to się zapalić, słuchajcie. To, ta lampa musi się zapalić, czyli musi się generalnie też generator jakby odpalić. Jak my mamy to zrobić? Halo, my nie mamy tylu itemów. FL Start, to jest FL Start, ale w jaki sposób mamy wystartować niby to? Czy stąd, czy tutaj my coś znajdziemy może? Czekajcie, może trzeba to przeszukać wszystko. Może tu coś będzie, nie? Nic nie ma. O, tu, o, obraz. Okej, okej, mamy obraz. Czy to teraz zadziała? Jest, udało się! Udało się? Coś się udało? Co to nam się otworzyło? Co to za bajki jakieś dziwne? Jak my mamy to poprzyciskać, żeby się... Czy my nie dali nam żadnych podpowiedzi? Może tak? Nie. Wszystkie czarne? Wszystkie białe może? Nie rozumiem, jak ja mam to zrobić. Hamano, jak to... O, zaraz. Zaraz, zaraz. Czy się udało? Czy nam się udało? Możemy przejść dalej. Jej! Generator działa! Tak, wszystko działa jak trzeba. Dobra, idziemy dalej. Dzięki, dzięki. Ja tutaj już nie wracam. Zamknijcie te drzwi najlepiej. O, a co to jest? O, co to? Tu są drzwi. Na razie idziemy na górę. Zobaczmy, co my tu mamy. Kolejne jakieś drzwi zamknięte, do których nie mogę się dostać. No, potrzebuję jakiegoś klucza, żeby się dostać... O nie, czy tu jest jakiś skok? Nie, tu. Nie. Zaraz, 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 zaraz. Tutaj trzeba skoczyć? Nie, tu się nie da wejść. Tu się nie da wejść, tutaj nic nie ma. Okej, okay, chyba trzeba skoczyć, słuchajcie. Bo ja nie wiem, co innego mielibyśmy zrobić. No i spadłem. No i co teraz? Gdzie jestem? Boję się trochę, szczerze mówiąc, powiem wam. Uwaga, zamknięte z powodu renowacji. A? O kurde, rzeczywiście przydałaby się tutaj renowacja. O,
O, tutaj jak łatwo wchodzi się. Dobra, co my tu mamy? O, żarcie! Żarcie, tak, uwielbiam jedzenie! Ale jedzenia! Ale super! Bierzemy wszystko! A co, nie zostawimy im zupełnie nic, głodzili nas tutaj. Tym głodny zjadłbym normalnie wszystko teraz. Cały świat bym zjadł, jakbym mógł. Tyle czasu nas tutaj głodzili, że nie ma opcji, żebym ja im coś zostawił. Wszystko zabieram. Chociaż wtedy mogą się zorientować, że uciekłem. Dobra, macie steka jednego, żeby nie było. A tu mam ciasto. O, skrzynka dodatkowa. Mam siekierkę. Okej, sztos. Tutaj zrobię. Nie, dobra, zostawiamy wszystko. Złote jabłko możemy zjeść. Dobra, co my mamy tutaj za pokój? Co to jest w ogóle? Tu jest obraz. Rozwala wszystkie obrazy, tak na wszelki wypadek, wiecie, jakby coś było schowane. A tu, tutaj nie mogę wejść. Co to za kolejne pomieszczenie i kolejny obraz? Rozwalamy wszystkie obrazy jak leci, bo może się coś przyda. Czy to jest kwatera strażników? Tak, to jest kwatera strażników. Tu na razie jeszcze tam nie wchodźmy. Trzeba poczekać chwilę, bo nie wiadomo. Tam jest jakieś przejście, z tego co widzę, ale zanim to zrobimy... O, biblioteka! Może w bibliotece znajdziemy coś przydatnego. Tu jest jakaś skrzynka, więc chętnie ją wezmę. Muszę naokołość. O, tak. Zbroję mamy! Jest! Będziemy się bronić, jakby nas złapali jednak. Ale nie pozwolę i tak na to, żeby nas złapali. To jest wszystko, czy ja bez sensu, że wchodzę w tą pajęczynę? Ta, bez sensu. Ona tylko nas spowalnia, a nie możemy tracić czasu. Lecimy jeszcze do pokoju strażników. Zobaczymy, co my tutaj mamy. O, mam nadzieję, że to nie alarm. Okej, wszystko w porządku. Tu są drzwi ukryte. Wiedziałem, że coś znajdę za obrazem, widzicie? Mówiłem wam, zawsze coś jest za obrazem, zawsze. Tu jest maska creepera jakaś. Dlaczego tu są te drzwi? Jak się tam dostać? Na razie nieważne, idziemy tędy po prostu. O nie, tu jest parkour. Uuu, od razu się udało i w locie, widzieliście? To jest czysty skill. Co my tutaj mamy? Jest, słuchamy. Słuchamy, jest, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jakby nas jednak złapali, ale to nam nie daje nic zupełnie, bo nie wiemy, gdzie mamy teraz iść. Czy tu trzeba coś rozwalić z tej siekierki? Zobaczcie tylko. O, co tam jest? O, udało się! Jest, znaleźliśmy! Ale fart! W ogóle przez przypadek. Co? O, dobrze jesteśmy? Czy to jest za parę... Da się zniszczyć! Tak! Dobra, czy jesteśmy w dobrym miejscu? Bardzo dobrze, uciekamy z więzienia, już jesteśmy coraz bliżej. O nie, nie, tu się nie da rozwalić. O nie, jesteśmy w siedzibie kontrolnej. Wszystkie tutaj światła, wszystko. Odblokuj serwery. Zrań Steve'a? On, co? Że mnie niby? Że mnie zranić? O nie wiem, co to za przyciski w ogóle. Halo? Oj, chyba nie powinienem naciskać żadnych przycisków tak bez sensu. Czy my możemy to zniszczyć? Naprawdę nie możemy. Poczyliśmy coś. Ale nie wiem do końca co. Możemy się w sumie wrócić. Może jeszcze wcześniej? Tutaj? Nie wiem, tutaj nic nie widzę. Tutaj może... A, halo? Zaraz! Czegoś takiego tutaj nie było! Jest! Odblokowaliśmy coś! Udało się! Halo! O! Jesteśmy wolni? Jesteśmy w ście... Jesteśmy w ściekach! Co to jest? Co to coś? O nie, najgorzej. Najgorzej na świecie. My możemy tutaj jakoś przejść. O! Możemy? Lecimy gdzieś. Jest, wypływamy gdzieś, gdzieś płyniemy. Nie wiem gdzie zupełnie, ale mam nadzieję, że w jakieś miłe miejsce, może na wolność w końcu. Nie, zaraz. Zaraz mi się skończy powietrze. Powietrze, ratunku. No nie, dalej nie jesteśmy na powierzchni. Musimy tutaj jakiegoś parkura przejść. Jak ja nienawidzę parkurów. Nie jestem najlepszy w parkurach, okej? Tak, muszę dookoła. Nawet nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi, że uderzam głową o to coś. Jest, udało się. Udało się, słuchajcie, lecimy dalej, gdzie teraz? Teraz tutaj na pewno. Uwaga. Tak, tak, okej. Jest dobrze, teraz gdzie? Tutaj, na to. O, jest. Gdzie teraz? Tu? Jestem, słuchajcie. Teraz stąd. Jest, udało się. Ale co z drzwiami? Jak ja mam? Coś nie tak? Gdzieś źle skoczyłem? Czy o co chodzi? Tam mamy się dostać, czy tutaj? Czy po drodze był jakiś przycisk, którego nie znalazłem? Czy mamy tutaj skoczyć? Okej. Na te drzwi mamy skoczyć. O, jesteśmy i teraz stąd tam. Uwaga, panie i panowie, robimy to za pierwszym razem. Jest. Jesteśmy na miejscu. Jest stacja. A tam co jest? Ej, zaraz. To jest troll. To jest podpucha, tam nie można skoczyć, bo przecież drobinka jest za wysoko. Prawda? Jesteśmy na... Uciekniemy, słuchajcie, koleją, ale kozacko. Tak, to jest sposób, to jest ucieczka, to jest miejsce, w którym uciekniemy. Co to? Udało się. Dobra, wsiadamy i lecimy, zobaczymy, gdzie nas to zabierze. Dawaj, lecimy. O, leci, jest, chapter drugi, udało nam się uciec z więzienia. Jesteśmy na zewnątrz, niby to, o. Jesteśmy w jakiejś opuszczonej kolei chyba. Albo może tędy, słuchajcie, przesyłają coś do więzienia. Na pewno. Jakieś dziwactwa, broń i tak dalej. Zbroje. Weszliśmy. Ale nie wyjdziemy już! Otwieraj to, no nie.
Co to jest? Co to jest? A to? Co to takiego? To coś zmienia w ogóle, że jak tam wszystko naciskam? Gdzie my pójdziemy na górę? Okej, tu są jakieś drzwi i są jakiś pokój? Staw tylko. Co my mamy tutaj zrobić? Wentylacja. Status wentylacji. O! To coś, to jest wentylacja, tak? To jest wentylacja, słuchajcie. Czy tutaj trzeba wsadzić coś, na przykład o... O! Gdzie jest? Zniknęło. Czego to zniknęło? Hełm mi zniknął. Oddajcie mi hełm. O, jest hełm! Widzieliście? Był hełm. A. Ej, coś jeszcze było? Co to było? Czekajcie, spróbuję to złapać. Jest, mamy hełm. I jeszcze to drugie. Co to było, to drugie? O, mamy! Udało się! Katalist? Katalist? Co to znaczy katalist? Po co nam to w ogóle? Postaw katalist, żeby łączyć jakby przebieg powietrza, że tutaj mamy wsadzić, czy co? Oho. O-o. O! Co to? Co to było? Co to było? Czy my coś włączyliśmy? Czy nam się udało coś... Czy my mieliśmy to zrobić na pewno? O nie! Temperatura jest w krytycznym stanie! Krytyczny stan temperatura... O! Wybuchło coś! TNT wybuchło! Światła się powłączały! TNT wybuchają! Zepsuliśmy coś! Otworzyło się przejście! Ale to nam nic kompletnie nie daje, chyba że tutaj jest jakieś... O! Tu jest przejście? Czy my jesteśmy w końcu na wolno... Jesteśmy na wolności! Ale nie wiem, gdzie my jesteśmy. Na pewno to nie jest wolność. Jesteśmy jakoś między budynkami. Czy tutaj coś się chowa? Czy my mamy wskoczyć na to? Przejść tędy? Okej. Okay. I możemy wejść na górę. O! O nie! Spadłem. O! No proszę, w końcu się udało. Ale co to nam daje tak właściwie? Chyba, że jakby wskoczyć tutaj, przeskoczyć tutaj i spróbować wskoczyć przez te okna? O! O nie! To! Musimy ominąć to. Czyli skok jest tu. Udało się? Udało się? Czy to jest dobre przejście? Czy idziemy w dobre miejsce? Kakujemy, schwilamy się powolutku i może zobaczymy wyjście w końcu z tego więzienia. Kolejny pokój. No tak, to nie mogło być takie piękne. Pokój o asystenta menadżera? Co? Tutaj jakiś obraz leży na ziemi? Tutaj jakieś znowu zamknięte drzwi? O, i tutaj możemy iść. Co tu mamy? Halo? Co to jest? Czy to jest lodówka? Czy to jest jakaś zamrażarka? Nie wiem. Tu jakaś jest płytka z komputerem. Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Kolejny komputer tu jest... Czy tu jest jakiś przycisk? Coś się zmieniło? Słyszeliście? Coś się zmieniło, idziemy zobaczyć, co się zmieniło. Ej, halo. Co tu się pozmieniało? Co tu jest innego? Czy to jest ten dach? Czy ten dach tak wyglądał wcześniej? Bo nie wydaje mi się, żeby tak wyglądał. Dobra, czekajcie. Ja! Dobra, i skok tutaj. Mały parkurek. Po co te lady? Po co w ogóle są te? I co? I co teraz? Gdzie mamy iść? Dobra, wracamy z powrotem tam na górę, zobaczymy, może coś się tutaj otworzyło? Tak, to tutaj! Znaleźliśmy jakiś sekretny pokój! To możemy zniszczyć, na przykład? O, tu jest! Znowu się coś zmieniło! Znowu się coś zmieniło, słuchajcie! Idziemy zobaczyć, co to tutaj jest! Czy to... Tego wcześniej nie było, prawda? Dobra, szybko, szybko, szybko skaczemy! Uwaga! O, udało się! Jakiś dziwny dźwięk. Trochę się boję, szczerze mówiąc, bo strażnicy na szczęście, na całe szczęście się jeszcze nie zorientowali, ale mamy... Włożyłem tutaj chleb. Okej, jesteśmy na zewnątrz i co teraz? Zobaczcie, tam jest helikopter! Tu jest helikopter! Tylko autoryzowane... Co? Czy to jest jakiś skaner, który otworzy nam te drzwi? Mam zbroję, mam hełm, jestem strażnikiem. Nie działa? Kurde! Jakoś inaczej, musimy zdobyć coś zupełnie, coś innego, co nam zeskanuje skaner i potwierdzi, że jesteśmy, słuchajcie, strażnikami. Tylko nie wiem co, co to może być? I gdzie to jest w ogóle? Może na zewnątrz? Co to jest w ogóle? Halo. Dawaj to. Ej, tam jest jakiś... Ty, coś się otworzyło? Słyszałem... Drzwi się otworzyły! Drzwi się otworzyły, tak! Mamy! Mamy dostęp do pokoju asystenta menadżera? Klucze do helikoptera, to o to nam chodziło na bank! I tu jest jakiś jeszcze przycisk, który nie wiem do końca co robi, mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Ale mamy, słuchajcie, czy myślicie, że wystarczy? Czy myślicie, że wystarczy i chodziło właśnie o te klucze? Idziemy zobaczyć, szybko, 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 szybko. Mamy klucze, to musi być to. To... Znowu chleb zostawiam. Nie, chleb bierzemy na później, bo nie wiadomo, gdzie dolecimy tym helikopterem i ile ma w sumie paliwa. Udało się? Udało się, otworzyliśmy, szybko, włączamy helikopter. Escape, jest, ucieczka! Tak, zwycięstwo! Jest! Słuchajcie, jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawiacie łapy w górę. Jeżeli zostawicie tutaj 10 tysięcy łap w górę, to nagrywamy kolejny odcinek z Escape'a z więzienia albo jakichś innych escape'ów w Minecraft'cie. Zostawiacie suby, dzwonki i do zobaczenia następnym razem. Ale tu się zarobiście grało i w końcu uciekłem. Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!